Witam, nazywam się Marek Marekwia i zapraszam do obejrzenia tutoriala o teksturowaniu kostki do Minecrafta. Na początek przygotuję sobie stanowisko. Przechodzimy w tryb Edit Mode. Zaznaczamy krawędzie. Zaznaczamy wszystkie. Tutaj Mark Steam. OK, krawędzie zaznaczone. Tworzymy siatkę UV. Teraz przydzielę ekran, żeby sobie tam ułatwić sprawę. Chcę mieć podgląd pod tym samej tekstury. OK. To sobie otworzę teksturę. Teksturę przygotowałem już wcześniej. OK. Zaznaczymy. Teraz zaznaczymy sobie samą górną płaszczyznę. Zaznaczamy ją tutaj na siatce. Wybieramy pak Island. O, tutaj jeszcze sobie ustawię podgląd na kostce, żeby było widać. Mamy zaznaczone. Skalujemy 0,5. Przesuwamy. OK. Teraz zaznaczamy wszystkie boki. Pak Island. To nam dzieli ładnie na cztery części. Teraz po kolei jedziemy boki. Zaczniemy od tego. On jest obrócony do góry nogami. Go obrócimy za pomocą rotacji. Kolejna krawędź to przesuniemy do góry. No, nie tak. Całość zaznaczamy. Teraz. OK. Następną tą przesuniemy w bok. Tu nie trzeba rotacji robić. Tą przesuniemy też do góry. Podskosem. OK. Tu niestety jeszcze musimy obrócić. No, został nam jeszcze spód. A nie, zaznaczyć trzeba najpierw. Zaznaczamy całość. Pak Iceland. Skalujemy 0,5. Przesuwamy. No. Tu już jest siatka dobrze rozłożona. To okno zamkniemy, już nie jest potrzebne. Tak mamy oto przygotowaną kostkę. Teraz wystarczy tylko dodać materiał i teksturę. No, zacznijmy od tekstury. Tu sobie wybieramy Image or Movie. Otwieramy teksturę. Tą samą, co była poprzednio przygotowana. Tu zjeżdżamy niżej. Wybieramy tutaj UV. Siatka UV jest domyślna, mapa. Tu sobie poprawimy te wartości. Efekt widoczny jest na poglądzie materiału. Ustawimy kamerę i światło. Albo tylko światło. Nie będę kamery ustawiał. Zostawię na wartościach domyślnych. OK, wykonujemy render.
Dziękuję za obejrzenie.